w życiu czegoś takiego nie widziałam. I też Paweł zrobi taki super myk, że to się wszystko podnosi. Plan był taki, żeby jak najtaniej wszystko zrobić. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Fa. Pcham. Pcham do przodu. Pcham do przodu. Rzadko jesteśmy w Polsce i jeszcze rzadziej jesteśmy na kempingu. Ale czasem się tak zdarza. Zostaliśmy zaproszeni na... Więc tutaj koczujemy na takim fajnym polu namiotowym. Ale nie o tym będzie ten film, bo film będzie o naszych sąsiadach z kempingu. Popatrzcie, no fantastyczny, po prostu w życiu czegoś takiego nie widziałam i dlatego bardzo mnie ten samochód zainteresował. Widzę, że jest to Mercedes. Uwaga! A gdzie mieszkańcy? I tutaj nawet widzę, że mamy wyrysowaną historię Czerwonki, tak się nazywa. Kto tą historię Czerwonki rysował, powiedz mi? Mój brat. Twój brat? Tak? A co ty tam rysujesz teraz? Robię sobie jakieś maziajki na mapie. Maziajki na mapie? Planujesz trasę? Tak? Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Kogo mamy? Ania. Czerwonka na kampera. Ankę. Ania, Paweł. A ty? Filip. Filip. A ty jak masz na imię? Alina. Alina. Dobrze. Alina, ile masz lat? 8. 8. A Filip? 10. I jak długo podróżujecie tą czerwonką? Trzeci rok. Trzeci sezon. No to co, powiedzcie trochę o tym samochodzie, nie? To zapraszamy. Do środka? Tak. Idziemy od razu do środka. Zacznijmy od najważniejszej części. Dobra. To zapraszamy do kuchni. Znaczy najpierw przed pokój. Najpierw przed pokój. Jaki fajny tarasik. Dobra. No i tu zaczyna się nasze królestwo. Aneks kuchenny. Imponujących rozmiarów. Ale nie, to jest duże, naprawdę. Słuchajcie, żarty żartami. Tu naprawdę jest dużo miejsca. Uwaga, ja przyłączę, o może tak teraz. O, teraz widać. Popatrz, ile jest miejsca dookoła ciebie. Tak więc często właśnie w kamperach czy vanach jest tak, że jest bardzo wąziutko. A tutaj jest szeroko, dużo miejsca. I mamy piękne, szerokie i wielkie łoża dla wszystkich, tak? Tak, mamy 4 łóżka. To był nasz wyznacznik, ponieważ podróżujemy z dziećmi. Jeszcze dopóki będą chcieli z nami jeździć, to chcemy z nimi podróżować. I mamy przygotowane 4 pełne spania. To jest jedno łóżko, tu zawsze śpi jedno z dzieci. Oczywiście jest wymiana, bo to jest najważniejsze łóżko i każdy chce spać na górze. Przez pierwsze 2 sezony dzieci nam spadały, więc mamy takie, o, już teraz haczyki na nich, gdzie wieczorem ich zapinamy i już mamy pewność, że nie wylądują na parterze żadnej nocy, co się zdarzało na początku. Mhm. To łóżko jest odpinane i wypinane, ono staje się potem oparciem i spokojnie tutaj może kilka osób siedzieć. Tu jest łóżko numer 2, tu jest stół, który jest podnoszony. Tak jest, tak sobie najczęściej funkcjonujemy, mamy go zapinanego, żeby nam to było wygodniej sobie chodzić. Natomiast ono się finalnie rozkłada do kolejnego spania, które powstaje tu. Ten materac idzie na środek i 3 osoby bardzo wygodnie śpią na dole. Mamy tutaj 1,80 m na 2 metry spania. Wszystkie nasze rzeczy są pod spodem. Uwaga, rzeczy są pod spodem. Tak, są poukładane, więc można pokazywać. No i właśnie, jaki porządek, słuchajcie, mają. To, co mamy teraz super w tym roku zrobiliśmy, bo co roku mamy oczywiście udogodnienia, to, że mamy dzieloną kanapę, czyli każdą połówkę można oddzielnie otworzyć, tak samo jest po drugiej stronie. I w jednym takim skrzyni, którą Paweł zbudował w tym roku, trzymamy pościele. Mhm. Nie śpimy w śpiworach, spaliśmy przez pierwszy sezon, ale tak strasznie szeleściliśmy, że z nich zrezygnowaliśmy, więc po prostu wozimy normalne domowe pościele. Ja tylko dodam, że widzę, że macie dokładnie takie same szuflady jak my. Tak. Te szuflady to są takie szuflady, od razu zdradzimy sekret
szuflady z Ikei pod łóżko. Tak, one są jakieś tam schowki pod łóżko. Nie czy wiem, na pościel, czy coś takiego. No, tak. Jak to się tam nazywa dokładnie, ale właśnie takie same szuflady, one są na 90 cm, jakoś tam 90 coś długie, nie pamiętam na ile szerokie i my mamy 3 takie szuflady na ubrania na takim stelażu. My tak. Też mamy 2 mniejsze, bo mamy podział na strefę rzeczy takich, które używamy codziennie. Tutaj mamy koszulki, krótkie spodenki, to już mamy też opanowane po 3 latach, dorośli, dzieci. W tej mamy długie rękawy, jakieś zapasowe rzeczy. Natomiast całą bieliznę, przepraszam cię kochanie, trzymamy już od ubiegłego roku, też oczywiście z Ikei. W takiej oto małym kontenerku z szufladami, co też sprawia, że możemy wygodnie rano się niezależnie po prostu poubierać. No i zawsze jest oczywiście worek śmierci, czyli worek na brudy. Raz na kilka dni robimy pranie, jeśli nam się gdzieś uda. No i też mamy takie różne wieszaki, to też wszyscy, którzy podróżują, wiedzą, że w takich miejscach najlepiej się trzyma rzeczy, że jest dostęp. Tu akurat mamy przeciwdeszczówki, zapasowe buty. Tutaj dzieci mają swoje książki, gry wozimy też. Jak jest niepogoda, to sobie gramy w planszówki. No i też znowu z Ikei mamy schowek na buty, to się nazywa tam szafka na buty. Bardzo, bardzo jest wygodna. A w tym roku jeszcze z Chibo zamówiliśmy taki mały organizer i też nam się bardzo sprawdza. Tu zawsze muszą być bluzy, zawsze jest miejsce na czołówki, że wszystkie czołówki muszą być też w jednym miejscu. Zresztą chyba każdy to wie, kto podróżuje, że najważniejsze, żeby wszystko miało swoje miejsce i zawsze na tym miejscu kończyło. A to jest moje królestwo, czyli aneks kuchenny, nasza kuchnia. Mamy dwupalnikową kuchenkę gazową i też Paweł zrobi taki super myk, że to się wszystko podnosi. Przez co mamy dużo większy blat roboczy. Suszymy tutaj, tutaj mamy takie rzeczy do jedzenia. Mamy jedną lodówkę tutaj, drugą kupiliśmy w tym roku, taką jeszcze turystyczną, która jedzie z przodu. I też szafka z Ikei, chciałam kupić drugą taką samą w tym roku, już nie ma, nie znalazłam jej, ona jest genialna. No ale w Leroy okazało się, że są takie szafki, więc tam trzymamy resztę takich potrzebnych rzeczy. No i też udogodnienie tegoroczne, mamy pompkę automatyczną, że nam cały czas leci woda, a w ubiegłym roku mieliśmy jeszcze taką nożną i mamy podgrzewacz do wody, bo mycie garnków w zimnej wodzie było tragiczne. No i łazienka, czyli nasze szczoteczki do zębów. I tutaj też mamy takie rozwiązanie, po pierwsze daje nam to okno i widok akurat teraz na toaletę, ale normalnie na różne rzeczy. Tak normalnie podróżujemy, a po otwarciu zwiększa nam się po pierwsze przestrzeń na rzeczy różne tutaj składamy, a dwa, że jeśli stajemy w takim miejscu, gdzie mamy na tył samochodu piękny widok, no to rano od razu sobie super rzeczy widzimy. Ja jeszcze może skończę tę część, a potem ty już o wszystkich tych innych rzeczach. Tak się zamykamy. Tutaj jest dodatkowo moskitiera, bo tak śpimy. To też jest opuszczone, żeby nam po prostu komary nas nie zjadły. No i znowu mamy królestwo rurek, linek. Wszystko się zapinamy na noc, na dzień. Ale w ogóle genialne po prostu rozwiązania. To bardzo fajne. To wszystko Paweł, który po prostu, oczywiście potrzeba matką wynalazku, tego 2 lata temu nie było, ale po pierwszej nocy jak się prawie udusiliśmy i wklejaliśmy jakieś tam moskitiery, które za chwilę odpadały, no to już okazało się, że coś takiego trzeba zrobić i każde udogodnienie z każdym rokiem to jest po prostu wynik tego, jaka jest potrzeba. A ponieważ podróżujemy z dziećmi, więc jest nas dużo w tym samochodzie, więc musi być wygodnie, sprawnie i wszystko naprawdę musi być na swoim miejscu. Ale tak jak mówię, to na pewno nie jest koniec, bo już wiemy po kolejnej wyprawie, że ile rzeczy nas znowu denerwuje, trzeba będzie je poprawić. Dobra, zaraz będziemy gadać o tym, co denerwuje, a póki co to ja chwalę bardzo duży zlew. Bardzo fajnie i naprawdę, tak jak mówię, stosunkowo dużo miejsca tutaj do pracy jest i można się obrócić swobodnie, tak? Więc znaczy, fajnie. Tam normalnie gotujemy. Naprawdę. Tak, widać. Ja to zaraz widzę, kto gotuje. Są gary, wszystko jest, tak więc widać. Dobra, idziemy. Będziemy rozmawiać o samochodzie, tak? Tak, to teraz już bardziej z Pawłem. Dobra. Generalnie plan był taki, żeby jak najtaniej wszystko zrobić, po prostu. Zrobić samemu to był dla mnie też relaks troszkę po pracy. Takie odreagowanie, dłubanie przy tym samochodzie. Chociaż mechanicznie się nie znam jakoś bardzo, więc jakby to zostawiłem profesjonalistom, ale całą kabinę sam zrobiłem, w sensie rozebrałem do zera, obkleiłem, wygłuszyłem, żeby dało się tym w miarę komfortowo podróżować. Wtedy jeszcze mieszkaliśmy w bloku na parterze, więc ciągnąłem
przewód prądu z domu i to była atrakcja dla sąsiadów, dla dzieci z bloku. Po nocach siedziałem, koledzy przychodzili, proponowali pożyczanie wiertarek, pomoc. Bardzo fajnie tak klimatycznie. Więc naprawdę da się tym fajnie jeździć. Udało się go pozyskać z rodzinnej firmy na bardzo preferencyjnych warunkach, bardzo, bardzo. A wtedy faktycznie no, nie było pieniędzy, żeby kupić coś takiego. Zresztą problem był taki, że nie chciałem starego kampera, które były powiedzmy stosunkowo tanie, ale każdy taki kamper trzeba byłoby rozebrać do zera, wyczyścić, odświeżyć. One w większości śmierdzą, są mocno zużyte, więc stwierdziłem, że w ogóle nie ma opcji. Fajnie, że ten ma tą podwójną kabinę, czyli jeździmy sobie tylko w kabinie, jak stajemy, przechodzimy do tej części mieszkalnej i wypoczynkowej. Nie potrzebujemy przejścia w ogóle, nie brakuje nam tego ani trochę. Te dwie strefy sobie całkiem oddzieliliśmy. No i dobrze, że to nie jest blaszak, bo gdyby to był taki zwykły van blaszak, to byśmy się z tyłu po prostu nie zmieścili. To byłby problem z tym z tą naszą czwartą osobą, z fotelami, z jakimiś przeglądami specjalnymi i koszty, i cała procedura. Sporo o tym czytałem, to nie jest tak łatwo w każdym województwie inaczej, wiadomo jak to w naszym pięknym kraju. Więc jakby ta opcja z tą taką paką zwykłą nam bardzo, bardzo pasowała. Może przejdziemy bardziej z boku. Cała ta plandeka, ona jest troszkę dłuższa niż ta nasza paka, ona tam wystaje. Ona jeździła wcześniej na Lublinku, który miał krótką kabinę, dlatego ona jest ciut dłuższa. Więc cały stelaż wysławałem od nowa, bo ten, który był tak filigranowy, że to się do niczego nie nadawało. Więc jakby on jest samą konstrukcją taką nośną, która trzyma całą tą plandekę. Plandekę stawiłem specjalnie, żeby nie było widać z wierzchu, że to jest jakiś kamper, jakiś samochód taki troszkę inny, więc przez pierwszy rok zwłaszcza on wyglądał jak zwykły wóz. W ogóle nie zwracał na siebie uwagi. Od tyłu było widać przy tej zamykanej klapie, że coś jest nie tak, natomiast jakby tutaj z przodu, z boku to był normalny samochód. W zeszłym roku dołożyłem panel. Kupiono oczywiście używany od naszego przyjaciela z firmy na również preferencyjnych warunkach i dzięki temu nie brakuje nam prądu. Tutaj w kabinie mamy 3 akumulatory 100 amperogodzinne, mamy przetwornicę, mamy system, który ładuje z panela, mamy również mały prostowniczek, więc jeżeli potrzebujemy gdzieś doładować, czy jest opcja wpięcia się w normalne gniazdko, to tutaj koło koła tam jest wyprowadzony przewód, wpinamy zwykły klasyczny przedłużacz i ona ładuje akumulatory i mamy prąd do lodówek i jakby całe zasilanie. No i właśnie w zeszłym roku przez ten panel no, już widać, że to nie jest zwykły wóz. Natomiast zwraca bardzo uwagę. Wy macie mniejszy, taki bardziej subtelny. Nasz jest taki bardziej widoczny, że tak ujmę to bardzo delikatnie, więc ludzie się cieszą, robią zdjęcia, machają, otwierają oczy szeroko. Faktycznie robi takie śmieszne wrażenie. W tym roku zdecydowałem się kupić taki już prawdziwy pojemnik na wodę, ten niebieski. Wcześniej używaliśmy takich zwykłych z marketów, tych białych, natomiast one momentalnie zachodziły glonami, więc jakby to zobaczymy jak będzie z tym, mam nadzieję, że będzie lepiej. I woda jest dlatego tak wysoko i tutaj, żeby go troszkę zbalansować jakby wagowo, ponieważ cały ten tył robiłem sam, z wyjątkiem tej drabinki tutaj. To było sławanie aluminium, drabinka jest oczywiście pięknej urody z Bricomarché. Tak, z Bricomarché, dobrze pamiętam. Tu już mój przyjaciel inny mi pomógł i wysławał mi również stelaż na rowery, przerobiony z takiego zwykłego na hak. Taki był po prostu najtańszy, więc znowu cięcie kosztów. Natomiast cała reszta to wszystko sam. Nie jestem spawaczem, nie jestem stolarzem. Oglądałem filmy, czytałem metodą prób i błędów. Doszliśmy do takiego efektu, który się trzyma. Całość trzyma się kupy, nie rozpada się, więc nie ma tragedii. Na każdym wyjeździe coś tam zawsze dłubię. Mam narzędzia, mam jakieś deseczki, więc zawsze coś zmieniam. To też jest chwila takiego relaksu na samych wakacjach. Cały ten tył jest w ogóle ściągany. On jest przykręcony śrubami, jeszcze do tego są takie dwa kątowniki z tyłu spawane, które powodują, że on się w ogóle nie przesuwa w przód tył. Więc w momencie, kiedy trzeba użyć samochodu do czegoś innego, po prostu można ten tył sobie podnieść wózkiem widowym na przykład, odjechać samochodem. Wszystkie te węże są na spinki, więc nie trzeba nic ciąć, po prostu odpinam i on wtedy funkcjonuje jak taki normalny, zwykły samochód dostawczy. No i to chyba tyle tak z grubsza. My się śmiejemy zawsze do znajomych, że to jest kamper z Castoramy, chociaż Obi, Leroy Merlin i inne markety miały również w nim swój udział. On nie jest za piękny, natomiast jakby istotą było tego, żeby te rozwiązania były jak najprostsze, po prostu.
No i na przykład taki patent na wodę. To jest wąż, który prowadzi do tego zbiornika na bagażniku dachowym, żeby nie trzeba było wchodzić na górę i go napełniać za każdym razem po tej drabince. Robimy tak. Przekładamy go do tej pompki. Podpinamy tutaj drugi od spodu taki wężyk, wkładamy go do wiaderka z wodą. Tutaj wiertareczka akumulatorowa, która już czeka z tyłu, jest podpinana i pompujemy sobie wodę do góry. Więc nie trzeba żadnej ekwilibrystyki. I podobne patenty są wszędzie. Zresztą tak jak wcześniej widziałaś te przesuwki, to jest po prostu klasyczna Castorama. Cześć, to jest Ali. Z drugiej strony jest odwrotnie. Ala ma te drzwi, tylko że z drugiej, a ja mam te z drugiej. Co roku zmieniamy te rysunki. Przed wyjazdem zmazujemy poprzednie i rysujemy kolejne. Ja narysowałem taką krótką historyjkę czerwonki. Pierwszy był COVID, jak tata nie wchodził do domu, bo był ratownikiem, dlatego nie chciał, żebyśmy się zarazili, bo jeszcze nie było wiadomo. Potem tata się nudził i dubał w czerwonce, a na koniec jechaliśmy w podróż. Taką zrobiłem krótką historię powstania czerwonki. Wow, super historia. No to już teraz wszystko jasne, bo się zastanawiałam, co te obrazki znaczą. A reszta to jest tylko tyle, żeby coś było. O, dla ozdoby. No. A lubicie jeździć tą czerwonką? No tak. Jedyne co, to często jeździmy długo, jest trochę nudno. A, to wiesz co, to my też nie lubimy, wiesz? W podróżowaniu najbardziej nie lubimy podróżowania. A co lubicie najbardziej? Trudno powiedzieć, bo ja lubię chyba wszystko oprócz oczywiście jeżdżenia. Aha, oprócz jazdy. Tata czyta. Bo tata nam czyta różne serie, czytał nam Harry'ego Pottera, czytał nam Narnię, Hobbita, Władcę Pierścieni, teraz nam czyta taką nową serię Zwiadowcy, więc tata taką tradycją nam cały czas czyta. W domu też czyta, czy tak, tylko? Tak. Jak tylko może i go nakłonimy. Nie jest bardzo zmęczony po pracy, no to nam czyta. No. Ja to najbardziej lubię ogólnie. Jeżeli mama się czasem oczywiście musi zgodzić. A co, na czytanie? No bo bywa, że nie wiem. Ostatnio wczoraj czytaliśmy o 12, tata czytał. O, bo tata czyta często tak późno, a jak mamy iść do szkoły, nie wiem, o 21 tata nam czyta, 20. A, no to już teraz wszystko. Się wstać nie chce i mama jest zła. Ach, te mama mamy. Mama wie już, jak to będzie rano. No wie. Nie pozwala długo czytać. No bo jak wstajemy rano do szkoły, no to jest problem. No tak, no wtedy jest problem. A czyli co, w roku szkolnym też jeździcie, tak? Nie tylko w wakacje? Nie, w wakacje tylko. Tylko w wakacje? Tym samochodem. To znaczy, czasami nas tata zawozi tym samochodem do szkoły. Naprawdę? Jak ma pod ręką. I co wtedy mówią wasi koledzy, koleżanki? Nic, nie wiem, czy nawet wiedzą, że to jest nasz. No to może się dowiedzą teraz, jak nakręcimy ten film, to im pokażecie, co? Może. Chciałam się zapytać, co lubicie najbardziej w tej formie podróżowania? Ja powiem pierwsza, wolność, absolutnie, że nic nas nie ogranicza, śpimy tam, gdzie chcemy, jedziemy tam, gdzie chcemy, jemy tam, gdzie śpimy i po prostu jesteśmy zupełnie wolni. To jest tak zupełnie inne od naszego życia codziennego i to jest najwspanialsze. A ty, Ala? Nie wiem. Wszystko? Co jest takie najbardziej super w czerwonce? No to ty powiedz. Nie trzeba tak wcześniej spać. Można późno wstawać, tak? W sumie to u mnie chyba zwiedzenie różnych miejsc. Że jeździmy, tak? Różne miejsca? Ale nie lubię jazdy. No to już mówiliśmy. Ja w opozycji do wszystkich w połowie lubię jeździć tym samochodem. To, że to jest tak wolno, to, że jest głośno, że jest spokojnie, ja też odpoczywam. Po pracy, po wszystkim jest po prostu, to jest taki moment wyluzowania, to mi daje dużo energii, ten spokój, gdzie wiem, że nie mogę przyspieszyć, nie mogę wyprzedzić, bo to i tak nie ma sensu, o ile w ogóle się uda wyprzedzić cokolwiek, to się rzadko zdarza, więc to daje taki fajny komfort tych wakacji, to buduje cały taki obraz tego spokoju. Mhm. To daje właśnie dużo energii. A ja jeszcze dam jedną rzecz, że jesteśmy cały czas razem. To też się nam nie zdarza w normalnym życiu. Mamy 2 tygodnie, kiedy jesteśmy non-stop ze sobą i to nam buduje całą naszą relację w rodzinie. No, prawie cały rok.
miał coś doradzić komuś, kto będzie budował swój własny, nie wiem, kampera, przyczepę, vana, cokolwiek, to co byś doradził? Co doradził? Budować tak, żeby mieć z tego dużo radości. Sama budowa to jest cały proces, tego się nie da wymyślić naraz. Te koncepty się non stop zmieniają, coś się tworzy, potem się zmienia. Jeśli budujesz samemu oczywiście, to też daje dużo radości. Trzeba z tego czerpać tą energię, bo to potem procentuje. Mhm. Jakieś minusy? No, dla mnie brak klimatyzacji. To jest coś, co nam bardzo doskwiera. Nie mieliśmy w ubiegłym roku ciepłej wody, już mamy. Nie mieliśmy automatycznej pompki, już też mamy. Ale brakuje nam trochę chłodu w tych miesiącach, kiedy podróżujemy. I ciepła też nocami, niestety. Ale to już wiemy też, że gdzieś tam się wydarzy. Tak. No to się dorobi. Dokładnie. Zresztą to jest projekt taki liczony, on się ma nigdy nie skończyć. To jest tak, jak dzisiaj mówią też podróżnicy, że tak jak podróż powinna się nigdy nie kończyć, tak projekt naszej czerwonki się nigdy nie skończy. To jest taki, że co roku nam czegoś będzie brakowało. Na pewno w którymś momencie wymienimy samochód, który na pewno będzie musiał być czerwony, ale cały tył jest zdejmowany, więc po prostu go przeniesiemy. I to ma być proces. Ten proces też nam daje po prostu radość. Dokładnie tak. Start. Uwaga, start. 1, 2, 3. Uwaga. 1, 2 i 3. Uwaga, start. 1, 2, 3. 1, 2, 3.